Rano albo w piątek proponuję. Ostatnią gram, jestem zmęczony. Dziękuję bardzo. A panie Tomaszu, jako kto pan grał? No pan Argoniasty tak ostro ze mną. No zroszuję. Naprzód. No zbije. No D4. No B3. Tu trzeba grać B3. Na C4 trzeba grać natychmiast B3. Czarne muszą bić na... Okazuje się, że mi się zdawało, że muszą bić na B3. Jestem po roszadzie, nie ma szacha, na gońcem na B4. Teraz się muszę zastanowić. A, no właśnie. A, no właśnie. Dobranoc, panie Mariutunio. Stoję na konisiu, chcę zabrać konisia po prostu. Coś ten taras, panie Argoniaste, nie wyszedł. Gram ostatnią partię, tak jak mówiłem. Panie Piotrze, ja sobie tego czasu nie ograniczam, tylko jak mam problemy, trzeba wziąć pod uwagę, że jak ja myślę, to mi leci czas praktycznie we wszystkich partiach, panie Piotrze. I to jest straszne. I to jest straszne. Panie Argonasty, co się stało? No pozycja jest trudna, no ale... No nie ma ruchu goniec D7. Ruch goniec B7 nie lepszy. Skoczka na E5 nie można bić. No zaryzykuję. Zaryzykuję centralnego piona. Te nie idą, bo jeden drugiemu przeszkadza. Stoję na wieży.
No, zaryzykuję tego. Zaryzykuję wymianę hetmanów. Pozycja wygląda dobrze. Zagram E3, się wszystko broni. No, przykro mi. Dzięki, panie Miłoszu, dobranoc.